Bardzo serdecznie Państwa witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz, psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Dzisiaj pomówimy sobie o idei slow life, czyli życiu, które byłoby uważne. Tak wolałbym to tłumaczyć, aniżeli dosłownie, że to jest takie wolne życie, czy powolne życie. Bo to nie musi być na bardzo niskich obrotach, wcale tak być nie musi, więc ta nazwa nie powinna być traktowana w sposób dosłowny. Chodzi raczej o to, aby być uważnym na to, co wydarza się w bieżącej chwili, no i organizować sobie życie tak, aby móc doświadczać tych przyjemnych, satysfakcjonujących czy dających ukojenie chwil możliwie najwięcej. Przekłada się to na wiele różnych sfer ludzkiego funkcjonowania, o czym za chwilę Państwu opowiem. Dlaczego ta idea miałaby Was zainteresować? Otóż, no niejednokrotnie do psychologa piszą, albo zgłaszają się ludzie, no na przykład mężczyźni, którzy mówią, że to już jest koniec, że już tam osiągnęli pewien wiek, więc yy, widzą na co ich stać. Prawdopodobnie. Już raczej nie znajdą pięknej, młodej kobiety, która obdarzyłaby ich szczerą miłością, a więc dochodzą do wniosku, że to już jest pewnie koniec. Z drugiej strony też zdarzają się panie, które po przekroczeniu pewnego wieku, no zaczynają mówić o tym, że już chyba takiego faceta, który byłby jakoś ogarnięty, byłby wierny, sensowny, to raczej nie znajdą. Wszyscy fajni już zajęci, no a ona jeszcze na dodatek ma też swoje lata, więc ten wybór jest dalece ograniczony. No, i też dochodzą do wniosku niektóre panie, że to już jest koniec. Ja szczerze mówiąc, nie będę ani potwierdzał, ani zaprzeczał, bo ja nie wiem, jak losy tych ludzi się potoczą. Może to były zupełnie bezzasadne podejrzenia, a może poniekąd się potwierdzą. Czas pokaże, wszystko wychodzi w praniu. Natomiast idea Slow Life. Może być bardzo przydatna dla osób, które z jakiegoś powodu znalazły się na zakręcie życiowym, albo przeżywają kryzys, ewentualnie mają wrażenie, że już funkcjonują trochę jak robot, który przeprowadza bardzo dużą liczbę operacji w niebywale szybkim tempie. A do pracy, z pracy w korporacji non-stop, głową też się jest właściwie jakby zatrudnionym, tak mentalnie się przebywa w miejscu pracy, nawet już po fajrancie, tak, zamykając za sobą drzwi, no więc właściwie ten świat pędzi w galopującym tempie, no i ludzie są eksploatowani wobec tego na potęgę, no i w takim wypadku też idea slow life mogłaby się przydać. Uważne życie. No, może mieć zastosowanie choćby w kontekście zmierzania do obranych celów. Ludzie często mają taką mglistą jakąś ideę na temat tego, co chcieliby osiągnąć, bardzo taką niewyraźną, w sensie, że miałby to być powiedzmy awans, albo miałby to być jakiś tam partner życiowy, albo ten fajny urlop raz w roku. O to są takie tam mgliste dosyć perspektywy. Brakuje jednak konkretów. No a skoro ich nie ma, no to też nie ma planu, jak w ich kierunku zmierzać. No i tutaj to takie powolne, takie na spokojnie przyjrzenie się temu, co krok po kroku miałoby się robić w najbliższych nie tyle dniach, co wręcz tygodniach, miesiącach, a nawet latach, no jest nieodzowne do tego, aby rzeczywiście w sposób taki świadomy podejmować wysiłek i zmierzać do celów, które chciałoby się osiągać, czy realizować wartości, które są dla nas ważne, czy dawać upust temu, co jest dla nas priorytetowe na danym etapie życia, a albo co zapowiada się być priorytetem już niedługo, ponieważ często tak jest, że te priorytety przecież zmieniają się, hierarchia ważności tego, co jest dla nas szczególnie istotne, zmienia się. To jest taka fluktuacja na na tle życia, bo to różnie może być, tak, no powiedzmy, że tam do dwudziestki jest coś innego istotne, przed trzydziestką coś innego, na no a później jeszcze inne rzeczy, więc no warto wiedzieć, mieć na względzie te fakty, no po to, aby móc trochę pewne historie rozplanować, a nie dryfować przez życie bez wyraźnego celu, trapić się wobec tego tym, w jakim się znajdujemy położeniu, no bo znacznie bardziej będziemy przeżywać i będzie dla nas o wiele bardziej dokuczliwe, dolegliwe, niekomfortowe położenie, takie, które rzeczywiście niespecjalnie nam się podoba, w ten czas, gdy nie widzimy perspektywy takiej szerszej czy bardziej powiedzmy odległej, no i nie zauważamy, że przecież to jest tylko pewien etap i to prawdopodobnie na tle życia stosunkowo krótki. Jeśli natomiast widzimy szerszą perspektywę, no to nie dolega nam aż tak bardzo to, co okresowo ma miejsce w naszym życiu, no i nie jest powiedzmy jakościowo najbardziej udane, czyli nie najbardziej rezonuje z tym, co chcielibyśmy przeżywać albo z naszymi wartościami. Także ta szersza perspektywa jest bardzo pomocna, a ona wynika z takiego powolnego czy też uważnego przypatrywania się temu, do czego zmierzamy? Kolejna sprawa jest taka, że dzisiaj niemal wszyscy jesteśmy swoistymi trybikami w wielkiej machinie, w ogromnej machinie gospodarczej, w machinie jakiegoś koncernu, jakiejś korporacji, mniejszej, może też i firmy, też może tak być przecież. No więc nagle okazuje się, że stanowimy jakby funkcję bardziej, aniżeli istotę ludzką. No, mamy określone zadania, mamy je wykonywać według określonych kryteriów, na odpowiednim poziomie, według pewnych standardów, no, o określonej jakości i koniec, i basta, i to właściwie wszystko. Do tego sprowadza się egzystencja wielu osób. No i to już tak maszynowo się wszystko odbywa, tak jedno po drugim I właśnie człowiek w pewnym momencie może mieć wrażenie, że życie mu przecieka przez palce Że te dni się niewiele od siebie różnią Bo właściwie non stop powtarza się te same czynności Tam niewiele nowego się dzieje Postęp ewentualnie zmierzający w stronę awansu jest bardzo powolny O ile w ogóle jakikolwiek jest i w ogóle jakiekolwiek perspektywy awansu istnieją no więc naprawdę to jest takie uprzedmiatawiające człowieka. czy znaczy ta kultura konsumpcyjna sprawia, że właściwie sami stajemy się swoistym półproduktem do tego, aby były osiągane cele gospodarcze naszych państw. Na tym między innymi też polega tak zwana gospodarka rabunkowa. Gospodarka rabunkowa sprowadza się do tego, że za wszelką cenę jak najbardziej eksploatuje się dany teren, ale nie tylko teren, bo też zasoby ludzkie. Na po aby wycisnąć jak najwięcej z tego korzyści, a następnie następuje rotacja. No i nowy materiał zostaje jakby tutaj dołączony, no i znowu to samo się powtarza. Można by tu zilustrować jakim przyrodniczym przykładem. Gospodarkę rabunkową czasem przeprowadza się podczas wycinki lasów, a robi się to w takim stopniu, niszcząc tę przyrodę, że potem właściwie w ogóle trudno sobie wyobrazić. Aby można było tam cokolwiek posadzić, a jeśli nawet by się dało, no to znowu byłyby kolejne długie lata, żeby cokolwiek tam odrosło. Jeśli się tego nie robi z głową sensownie, no to właściwie wycina się więcej, niż jest w stanie przyrastać, no i dramat dla naszej planety jest gotowy. A więc, jak można by w kontekście tego wszystkiego zastosować slow life? No, oczywiście, darować sobie gospodarkę rabunkową. Gospodarka rabunkowa może być też pr przeprowadzana na samym sobie. Zarywane noce, gigantyczne poziomy stresu, eksploatowanie się bezgranicznie, wyprówanie sobie flaków, pracowanie po 16 czy 14 godzin na dobę, byle tylko było to, co tam się ma zgadzać w tych słupkach, tak, czy, czy na koncie wśród tych cyferek, których w większości i tak fizycznie nie zobaczycie. No i ludzie się tak właśnie zajeżdżają, a potem, mając lat 35 czy 40, są jakieś y, udary, jakieś inne sensacje, jakieś poważne choroby nagle y, y, wylatują, prawda? I jest no, nieciekawie. Nie Poza tym, ideę slow life można by też zastosować w kontekście relacji relacji z innymi ludźmi. Ponieważ nie te przerzucanie papierów czy cyferek na koncie, kupowanie nowych dóbr, które już w pewnym momencie wam się zlewają i właściwie nie robią wielkiej różnicy, bo ten nowy model od poprzedniego modelu, a nawet od poprzednich trzech modeli, nie wiem, smartfona czy czegoś, to już się różni tylko symbolicznie, no to przestaje właśnie mieć jakikolwiek sens. Natomiast relacje z ludźmi, o ile są pielęgnowane, no, zwykle dają człowiekowi poczucie sensu, łatwiej się też człowiekowi mierzyć z upływem czasu czy ze starzeniem się, wtedy kiedy widzimy, że mamy dobre towarzystwo, które niezależnie od tego, ile mamy lat, jest, no jest że tak powiem, w pobliżu, no i jest do dyspozycji, możemy z tymi ludźmi się spotykać. Więc to się nie zmienia, jeżeli występują pewne elementy, które się nie tylko nie zmieniają jakoś na gorsze, ale wręcz. Poprawiają się, rozwijają, bo przecież te więzi utrzymywane przez y, lata. Oczywiście często się udaje pogłębiać, poprawiać, ludzie się docierają, lepiej znają, jakby sobie konie już w pewnym momencie, więc to ma sens, ale to wymaga uważności. I tu się nie da ścinać zakrętów. No Nie da się mieć takiego przyjaciela w tydzień, jak miałoby się przyjaciela znanego od 10 lat, z którym się było na wielu podróżach. Czy gdzieś w imprezach, czy w jakichś innych wydarzeniach się uczestniczyło, z którym się przegadało wiele godzin. Także no nie da się tutaj, a to wymaga pielęgnacji. I to samo dotyczy związków takich romantycznych. Ludzie często mijają się w drzwiach, za bardzo ze sobą nie rozmawiają, nie wylogowują się z roli. Ojca czy matki nie wylogowują się z roli jakiegoś tam, nie wiem, syna, swojej mamusi, czy córeczki, tam tatusia, tylko właściwie cały czas poświęcają właśnie nie byciu sobą de facto, czyli zajmują się zupełnie rzeczami, które niespecjalnie rezonują z tym, kim chcieliby być w danym momencie. Bo przecież nikt nie mówi, że źle jest być córusią tatusia. Albo że źle być. Dobrym rodzicem. Nie, tylko chodzi o to, że w pewnym momencie może to tak zdominować ludzkie funkcjonowanie, że tam kompletnie nie ma miejsca na to, żeby Basia była sobą. Czy Krzysiek był sobą? No bo właściwie Krzysio jest tylko i wyłącznie, prawda, tatusiem, a ona jest mamusią i koniec. Tam nie ma spotkań, nie ma randek, nie ma wychodzenia, nie ma bycia samemu, nie ma spędzania czasu tak, jakby się preferowało. No więc jak się wpada w taki kierat obowiązku, i nie żongluje tymi rolami społecznymi uważnie, na spokojnie, właśnie z powolnym namysłem, no to niestety yy, to już się robi taki magiel, że tam nie ma przestrzeni na bycie sobą. No a wobec tego trudną satysfakcję, czy nawet w pewnym momencie że to już jest taki chaos, taki harmider, że nawet nie ma mowy o poczuciu koherencji, czy tej zrozumiałości, sensowności życia i tego poczucia sensu tego, co się robi. O, no, właściwie, jakby za nas sytuacje wybierają, w jakiej znajdujemy się roli, a nie my wybieramy czy wpływamy na sytuację. Kolejna forma troski o siebie mogłaby dotyczyć, mogłaby dotyczyć fizyczności, bo też idea slow life może mieć tu zastosowanie, chociażby w kontekście diety, bo przecież jesteśmy tym, co jemy więc zamiast jedzenia fast foodów, zamiast pizzy, czy robienia na prędko, byle jak, byle co, z jakichś takich byle jakich kompletnie produktów, posiłków, no można by troszeczkę więcej namysłu tutaj mieć w tym kontekście i nie wydając wcale jakichś gigantycznych pieniędzy na te produkty bio, też znajdować raczej rzeczy, które by nam dobrze służyły. A tymczasem ludzie właściwie jak najprędzej tak chcą tylko podjechać na tą stację zwaną kuchnią, szybciutko zatankować tak hektolitry kawy, zalać tą kawą jakieś tam byle jakie produkty i już, już do roboty, już do działania, Nie, nie ma w ogóle tutaj jakiejś uważności. Nie ma nawet czerpania frajdy z tego posiłku, czy z estetyki posiłku, czy z aranżacji talerza, czy z tego, że mamy świadomość, że to jest zdrowe, czy z tego, że o, jak miło było spędzić trochę czasu wspólnie z partnerem czy z partnerką podczas przygotowywania tego posiłku. To była taka okazja do pielęgnowania bliskości, a nie tylko, prawda, dotyczyło to jedzenia, chociaż no, istnieje też taka książka, że seks zaczyna się w kuchni. Takie wspólne właśnie tego typu chwile mogą jak najbardziej sprzyjać bliskości. Poza tym pielęgnacja swojego ciała jak najbardziej również może mieć zastosowanie. I wcale nie chodzi o to, aby się forsować na siłowni, do upadłego, za cenę poważnych, m, różnych kontuzji, nadwerężać się tam potwornie, żeby jak najbardziej napakować, do tego, m, nafaszerować się różnymi jakimiś środkami, sterydami, innymi cudami, jakby żeby to jak najszybciej spuchło wszystko i żeby na tym instagramie też ludziom oczy bielały na widok tej klaty czy tego mięsa tylko chodzi o to aby dostosować do swoich możliwości te treningi czerpać z tego przyjemność z tego frajdę okej okay, wymagany w pewnych kontekstach jest wysiłek taki który człowiekowi u człowieka wywołuje po prostu zmęczenie jak najbardziej ale to zmęczenie nie musi być totalnie hardkorowym zażynaniem się więc tutaj uważność jak najbardziej też jest wskazana. Zresztą są różne formy aktywności. Nie wszystko sprowadza się do tych ciężarów, czy, czy wysilania się skrajnego na jakiejś bieżni czy rowerku. Przecież jest wiele innych atrakcji. Można nawet jogging, slow jogging, uprawiać. Można te spacery, te marsze trochę szybsze jakieś ewentualnie. Czasem, jeżeli ktoś ma takie możliwości, zdrowie mu na to pozwala i ma gdzie sobie pospacerować jak najbardziej. Można trenować jogę, można jeszcze wiele innych rzeczy robić, które wcale nie wymagają tego, aby to się odbywało w jakimś gwałtownym tempie na już, żeby te efekty osiągnąć jak najprędzej, bo trzeba mieć tą sylwetkę plażową, gdyż wakacje idą. No, jeżeli się popada w takie właśnie podejście skrajnie ekspresowe, no to właściwie gdzie tu jest frajda z tego wszystkiego? To się robi już w pewnym momencie przymusem, takim nawykiem, tak? ale w negatywnym sensie, że, że z tego człowiek się czuje chory, jak nie wyciśnie z siebie jak najwięcej tego, tej, tej, tej energii, no i w rezultacie ludzie czasem popadają, właściwie wręcz uzależnienie od różnych aktywności sportowych, no a potem są kontuzje, są dramaty, są przeciążenia istotne, są różne problemy zdrowotne. Także no bywa grubo pod tym względem. Jeszcze jeden aspekt slow life, to jest coś, co się bardzo tutaj przyda we współczesnym świecie obecnie, aktualnie znaczy się. To jest takie uważne dobieranie tego, jakie miałyby do nas docierać informacje. No bo właściwie jesteśmy zewsząd bombardowani różnymi danymi, które zachęcają nas do tego, abyśmy kupili to, zrobili tamto, wybrali taką a nie inną opcję, mówi się nam, co jest dobre, oczywiście, co jest dla nas dobre, bo wszyscy inni wiedzą najlepiej przecież, co jest dla nas dobre, co jest święte, co nie jest święte, co jest grzeszne, co jest niegrzeszne, przyzwoite, co jest fajne, co jest niefajne, co jest modne, co jest niemodne i tak dalej i tym podobne nieustannie ktoś nas instruuje. Nieustannie ktoś nas trzyma w poczuciu deficytu, że czegoś ci jeszcze brak i jeszcze czegoś nie masz. Dopełni szczęścia wiele ci brakuje, a konkretnie tego i tego. Ale możesz na szczęście to kupić albo możesz to zdobyć pod warunkiem że bla 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 bla. No wszyscy dookoła tylko najchętniej by nas torturowali, Uzmysławiając nam to, jak bardzo jesteśmy spragnieni, jak wielcy jesteśmy czegoś pozbawieni, albo jak bardzo jesteśmy właśnie Właściwie zdefektowani, wybrakowani, jak nasze życie jest ubogie, jak nasze życie jest miałkie, bo czegoś nie posiadamy, coś nas ominęło, gdzieś nie byliśmy, albo no, czegoś yy, nie możemy o sobie powiedzieć, ewentualnie nie posiadamy dostatecznej popularności, dostatecznej liczby lajków, ale to się może zmienić, właśnie to lajki to sobie można nawet kupić, słyszałem, także no, po prostu istne szaleństwo. Dookoła jest, więc aby być, jak oko cyklonu, tak, czyli spokój ma w nas panować, a dookoła może sobie trwać burza, ale mnie to nie obchodzi. Ja jestem wokół cyklonu, ty cisza i spokój cała reszta jest poza mną, no to dobrze jest praktykować uważność, mindfulness i ten slow life i radykalną akceptację, o której niejednokrotnie państwu mówiłem, no bo po to, aby selekcjonować, jakie bodźce do siebie docieramy. Przecież to bodźce nas kształtują. Gdy jesteśmy dziećmi, mamy dalece ograniczony na to wpływ, co formuje nas jako ludzi. Natomiast gdy jesteśmy już dorośli, możemy podejmować świadomy wysiłek po to, aby filtrować te bodźce, które miałyby wywierać na nas jakieś wrażenie, ludzie często tego nie robią. Bardzo nawykowo wręcz narażają się um, na ludzi innych, którzy im dostarczają jakichś takich. Niepokrzepiających bądź wręcz pogrążających informacji, na osoby, które wiecznie marudzą, na malkontentów, na wiecznie niezadowolonych, na wiecznie utyskujących na swoją sytuację finansową, choć nic z nią nie robią. Na to, na tamto, na siamto, owamto. Włączają te dzienniki, gdzie ciągle są jakieś dramaty, jakieś tragedie, straszą i pokazują polityków, którzy rzekomo nas z tego wybawią, a nigdy tego nie robią. I inne tego typu jeszcze historie. Po co, na co to wszystko, kiedy w tym samym czasie można udać się w plener i kontemplować przyrodę, napawać się śpiewem ptaków, albo sobie popływać nie wiem, rowerkiem wodnym, albo sobie posłuchać muzyki wpatrując się w niebo, ewentualnie poleżeć na hamaku i właśnie podziwiać gwiazdy nocą. Po co wobec tego mielibyśmy godzić się na przepływ tych wszystkich informacji bezużytecznych, szkodliwych, yy, drażniących, frustrujących, stresujących przez nasz umysł, kiedy i tak z tym nic nie poczniemy? Bo częstokroć nie mamy kompletnie żadnego wpływu na to, co miałoby się wydarzyć. Po co więc mielibyśmy aż tak bardzo zajmować sobie głowę tym wszystkim? Podkreślam, że nie chodzi o to, aby koniecznie na siłę absolutnie zerwać z, z mediami, ze źródłem informacji, tylko chodzi o to, aby sobie to dozować takich proporcjach, aby to nie było dla nas problemowe, żeby to nie było przytłaczające. No i tylko w takich proporcjach, które są dla nas potrzebne, pożyteczne. No bo jeżeli to nie jest nam niezbędne, nie jest nieodzowne, no to po co mielibyśmy się tak torturować? Po co mielibyśmy godzić się na to, aby inni nas właściwie tym wszystkim zadręczali? Nie ostatnim tak Ogólnie, ale ostatnim z omawianych przeze mnie zagadnień związanych ze slow life, z uważnym, spokojnym życiem jest kontaktowanie się z własnymi emocjami. Oj, w pewnych kręgach, zwłaszcza emocje, mają bardzo złą sławę. Ludzie najchętniej trzymaliby je pod butem, cenzurowali, tłumili, odcinali się od nich, mieli wobec tego pokierową twarz, udawali, że nic nie czują i tak dalej, tym podobne. Jakkolwiek wielokrotnie już Państwu powtarzałem, że emocje pełnią określone funkcje. Jedną z nich, może wręcz taką koronną, jest nadawanie smaku, konkretnego smaku, Naszym doświadczeniom. One są trochę jak, jak kubki smakowe, wtedy kiedy spożywamy posiłek. Jeśli natomiast spostrzegamy doświadczenie wyłącznie z poziomu zimnej kalkulacji, logiki i takiego racjonalnego myślenia, w dodatku na wysokim poziomie abstrakcji, to wiele z doświadczenia nam umyka. Natomiast to właśnie dzięki emocjom możemy dowiedzieć się jakie to przeżycie dla nas było. Nie jakie ono ogólnie jest, bo wiecie, można opisać tak starając się, używając takich terminów bardzo obiektywnych, można opisać jakieś przeżycie. Tak, da się jak najbardziej. Tylko to, jak to przeżycie odbiera Tomek, Basia, Kasia czy Zdzisia, to są zupełnie inne historie i właśnie dlatego emocje są tak istotne, ponieważ one różnicują właściwie to, co przeżywamy, a dzięki temu no, pewne historie nie są takie jałowe. Nie są taką jakąś wiecie szarą prozą życia, taką rutyną, taką czynnością, którą się opisuje bez żadnego stosunku emocjonalnego do tego. No nie muszę chyba też mówić o tym, że zwłaszcza w połączeniu z emocjami, no idea slow life może mieć zastosowanie także w tym co podobno tygrysy lubią najbardziej. O tak, slow sex również jest możliwy. Tymczasem z mojej strony, Szanowni Państwo, to już byłoby tyle. Pozostawiam Was z pewnym niedosytem. W nadziei na to, że zainteresujecie się koncepcją Slow Life i tego wszystkiego, co tam jest w pobliżu. Dziękuję Wam za uwagę. Mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale swój chłop.